gminne święto dożynkowe w Grębowie. W Gorzycach podziękowali za zebrane plony. Gminne święto dożynkowe w Koprzywnicy. W Tarnobrzegu pojadą śladami Solidarności i Wolności. Tarnobrzeski górnik zaprasza na jubileusz. W Gorzycach wybrano przewodniczącego i sołtysów. Rozbudowa szpitala powiatowego w Nowej Dębie. Kolejna udana rewitalizacja w Grębowie. Park Dzikowski przejdzie rewitalizację. Nowe tereny pod budownictwo w gminie Gorzyce. Kilkanaście wieńców dożynkowych, barwne przyśpiewki, przekazywanie chlebów oraz świetna zabawa. Tak wyglądały gminne dożynki w Grębowie. Kolejny raz koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe i stowarzyszenia zaprezentowały swoje możliwości. Głównym celem było podziękowanie za pracę rolników oraz podkreślenie tego, jak ważną rolę w codziennym życiu pełni chleb. Dożynki to uroczyste zakończenie żniw i podsumowanie okresu ciężkiej pracy w polu. To zwieńczenie kilku miesięcy i zaprezentowanie plonów, jakie wydała ziemia. Pierwszym elementem gminnych dożynek była uroczysta msza święta w intencji rolników i ogrodników. Wszystkie delegacje zgromadziły się pod Gminnym Centrum Kultury i w asyście orkiestry dętej przemaszerowały do świątyni. W kościele poświęcono wieńce oraz chleby upieczone z mąki z tegorocznych zbóż. Dożynkowe tradycje są w Grębowie bardzo bogate, bo jeszcze nie tak dawno rolnictwem zajmowała się tu większość mieszkańców. Także z tego wynika wielki szacunek do ciężkiej pracy oraz umiłowanie tradycji. Choć rolnik wyjdzie i zasiewa to ziarno z nadzieją, że wyda wielki owoc, że pozwoli zabezpieczyć byt rodzinie, zwierzętom, pozwoli się też dzielić tym chlebem z innymi. Ale jeśli nie ma dziękczynienia i błogosławieństwa, które daje Pan Bóg, nic się nie uda. Może być najlepsza gleba, mogą być najlepsze środki i najlepsza opieka. Ale jeśli Pan Bóg nie pobłogosławi, to wszystko na marne. Dlatego dzisiaj po całym roku ciężkiej pracy przychodzimy tu z tymi owocami ziemi, pracy rąk ludzkich, ale nade wszystkim błogosławieństwa Bożego. Dziękując za to, co otrzymaliśmy, ale prosząc też o to, by Pan Bóg błogosławił nam każdego dnia, by nam dodawał siły. Po wspólnej modlitwie odbył się drugi przemarsz, tym razem do amfiteatru przy stadionie Słowianina Grębów. Barwny orszak jak co roku robił ogromne wrażenie. Wszystkie grupy prezentowały swoje wieńce, a dopełnieniem były ludowe stroje drużyn dożynkowych. Następnie na plenerowej scenie odbyła się część obrzędowa. Kto brał udział w tegorocznych dożynkach? Bierze w nich udział 17 grup wieńcowych. Są to wieńce z każdej miejscowości naszej gminy. Niektóre miejscowości posiadają nawet dwie reprezentacje, już tyle posiadamy stowarzyszeń, grup różnych zaangażowanych w życie kulturalne. Każda grupa wieńcowa ma swój czas antenowy. Prezentują nie tylko wykonane wspaniałe wieńce, ale również piosenki, które przygotowują na dzisiejsze święto. Mamy dwa wieńce dożynkowe. Siostra zrobiła trzeci. No i jakby nie było, no to wieniec ten jest symbolem trudu rolnika całorocznego, wije się go od podstaw najczęściej. Kiedyś tradycyjnym wieńcem dożynkowym była taka kopka bądź korona żniwna. Powtarzają się teraz takie te wzory, jednak my teraz tak odchodzimy troszeczkę do nowoczesności, są one klejone za pomocą kleju takiego w pistolecie bądź płynnego. No i przedstawiają różne wzory. W tym roku jest to krzyż w otoczce ze zboża.
Mamy też obraz ze Świętą Rodziną. Z kolei siostra moja zrobiła obraz z wizerunkiem Pana Jezusa i Maryi. Najważniejszym elementem części obrzędowej było przekazanie chleba gospodarzom gminy. Wójtowi Kazimierzowi Skórze, jego zastępczyni Krystynie Koziei oraz wicestaroście tarnobrzeskiemu Robertowi Pędziwiatrowi. To nawiązanie do tego, by przysłowiowym chlebem dzielili sprawiedliwie i sprawili, by na gminnym stole nigdy go nie zabrakło. W latach międzywojennych zaczęto dożynki obchodzić już nie tylko na dworach pańskich, ale także już u bogatszych rolników. Później pojawiły się święta, dożynki gminne, dożynki powiatowe, dożynki wojewódzkie, ale zawsze, zawsze doceniano wielką rolę chłopa, rolnika. Zawsze dbano o bezpieczeństwo żywnościowe. I szanowni państwo, my też dzisiaj tutaj staramy się uczcić właśnie tą doniosłą rolę w naszym życiu, uczcić rolę chłopa, rolnika. Może jest ich niewielu. Dzisiaj to właściwie jest plantator, to jest w zasadzie człowiek przedsiębiorca, ale ta sama praca, może lepsze maszyny, ale też trzeba całą dobę, cały rok myśleć o swoim gospodarstwie. W Grębowie zawsze ogromne wrażenie robią misternie wykonane wieńce. Wszystkie grupy dożynkowe wykorzystują zboża, zioła i kwiaty rosnące na grębowskiej ziemi. Wykonanie wieńca to praca zespołowa, na którą trzeba poświęcić wiele tygodni. Dodatkowo należy zauważyć, że każdy wieniec ma swój unikalny motyw przewodni. Nigdy nie powielają się wzory i tak staramy się też tutaj dogadywać między sobą, żeby te wzory były, że tak powiem, odrębne. Jest nas tutaj w Gminnym Centrum Kultury kilkanaście pracowników. Dogadujemy się tak, że jeżeli któryś na przykład, któraś grupa robi na przykład studnię, no to już ta studnia, żeby się nie powtórzyła. Wiadomo, w kwestii obrazów jest to wtedy tylko taka forma dogadania się, co będzie przedstawiał obraz. Już obrazy mogą być, wiadomo, ale żeby były z innym wizerunkiem. Nam wydaje się, że to jest bardzo ważne. Chleb jest jedną z większych wartości życiowych. Poszanowanie tego chleba, także taka integracja, o której ciągle mówimy, a tak dla nas istotna, wydaje się tutaj dzisiaj być ważnym akcentem. I wielka radość, dziękczynienie, o którym dzisiaj ksiądz wspominał, z takiego bycia razem, doceniania tego, co się posiada. Poza prezentacją wszystkich grup była także wspólna biesiada, koncert oraz dyskoteka pod gwiazdami. Dodatkowo przygotowano także atrakcje dla dzieci, a wszystkie grupy miały swoje stoiska. Choć rolników z prawdziwego zdarzenia jest coraz mniej, to niezależnie od wielkości gospodarstwa każdy mocno pracuje na to, by plon był jak najlepszy. Chciałbym im życzyć wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim, żeby ze swoich pól zbierali jak największe plony, aby później sprzedając swoje zboża i inne produkty uzyskali jak największą kwotę, aby mieli poczucie, że ich gospodarstwa są przede wszystkim opłacalne. Życzę również wszystkim rolnikom, aby mieli satysfakcję z dobrze wykonanej pracy i ze swojego zawodu. Staramy się zadbać też o ten stół grębowski, żeby na nim był ten wielki, wypieczony chleb, żeby mieszkańcom żyło się naprawdę lepiej, bo szanowni państwo, gmina jest tak bogata, jak bogaci są jej mieszkańcy. Dlatego też staramy się, żeby te wszystkie daniny na rzecz gminy, podatki różnego rodzaju, opłaty były jak najniższe, żeby to zostało w kieszeni właśnie mieszkańca. To też jest, szanowni państwo, do tego chleba taki dodatek bardzo potrzebny, bo drodzy państwo, nie żyjemy po to, by jeść chleb, tylko po to jemy chleb, żeby żyć, żeby godnie żyć. Dożynki, wieniec dożynkowy zebraliśmy, bo że będzie chlebek nowy. Mówiłyśmy, wieniec nie tylko z pszenicy, równe zboża się robi.
Gorzycach rolnicy, ogrodnicy i działkowcy podziękowali za zebrane plony i podsumowali miesiące swojej pracy. W ramach parafialnych dożynek zaprezentowano wieńce dożynkowe, chleby wypieczone z mąki z tegorocznych zbóż oraz kosze z owocami i warzywami. W ten sposób okres dożynkowy w gminie Gorzyce został zakończony. W Gorzycach nie ma jednych gminnych dożynek, a świętowanie odbywa się w trzech parafiach. Wcześniej święto plonów odbyło się w Trześni oraz w Żawach. W parafii pod wezwaniem świętego Franciszka Salezego i świętego Andrzeja Boboli zebrali się mieszkańcy sołectwa Gorzyce, osiedla Gorzyce, Zalesia Gorzyckiego oraz Motycza Poduchownego. Cieszę się bardzo, że ta tradycja jest podtrzymywana. Jak widać, drużyny dożynkowe gotowe w pięknych strojach naszych tu regionalnych i naszych rzeszowskich. Jak również piękne wieńce, które były nie kupowane, a robione przez nasze gospodynie. Ta tradycja w gminie Gorzyce, dożynkowa tradycja w gminie Gorzyce jest stara i cały czas jest bardzo taka potężna, jest utrzymywana w dobrym tonie. To rzeczywiście dożynki w parafii Wrzawy, w parafii Trześniowskiej i parafii Gorzyce. Dożynki trochę różniące się od siebie. Tutaj też bardzo pięknie, tradycja, stroje ludowe, przepiękne wieńce, tak jak pan wójt powiedział, własnoręcznie robione przez mieszkańców poszczególnych sołectw, także no, piękna tradycja, którą trzeba utrzymywać. Wieniec dożynkowy to symbol ciężkiej pracy rolnika i forma podziękowania za zebrane plony. Tworzony jest ze zbóż, ziół i kwiatów rosnących na gorzyckiej ziemi. Każdy wieniec ma inny motyw przewodni i eksponuje ważne dla danej grupy wartości. Ile trudu trzeba włożyć, by odpowiednio przygotować się do dożynek? Dzisiaj jest uwieńczeniem całej pracy naszej, bo to zaczęło się końcem czerwca, zbieraniem zbóż, wiązaniem później stodoły. Potem najważniejsza jest koncepcja. Mamy taką wśród nas panią Martę, która ona ma niesamowite pomysły, a my je później realizujemy. Jest to do końca, do połowy sierpnia wykonujemy te wianki, a dzisiaj czcimy to. Mamy pośród nas tyle dzieci, bo chcemy im pokazać, żeby ta tradycja nie zaginęła, żeby one razem w to się wczuwały razem z nami. Poszczególne grupy dożynkowe razem ze swoimi gospodarzami przybyli do świątyni, by podziękować za tegoroczne plony. Rok był trudny, zwłaszcza jeśli chodzi o pogodę. Burze, nawałnice oraz upały miały niestety negatywny wpływ na zbiory. Tym bardziej każdy rolnik i ogrodnik docenił to, co wydała ziemia. Odmówmy modlitwę tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus, prosząc, aby nigdy po wsze czasy nie zabrakło nam chleba na pożywienie nas i kolejnych pokoleń i naszych bliskich. Przeżywamy doroczną uroczystość dożynek parafialnych, dożynek wszystkich tych, którzy pracują na roli, na ziemi, ale także wszystkich tych, którzy korzystają z owoców ziemi, czyli nas wszystkich. Święto pełne dziękczynienia, święto pełne wdzięczności Bogu i ludziom, ale także święto pełne nadziei. Dlatego pozdrawiam od najmłodszych po najstarszych was wszystkich. Zgodnie ze zwyczajem, msza święta to pierwszy element dożynek. Potem wszystkie grupy udają się do swoich miejscowości i tam prezentują wieńce, organizują pikniki i spotkania w remizach. Celem każdych dożynek jest przede wszystkim kultywowanie tradycji oraz przypominanie o tym, jak kiedyś wyglądało życie na wsi. Dziękujmy Bogu, że możemy w tej chwili uczestniczyć, że są osoby, tak wiele osób, które włączają się w przygotowanie tej uroczystości. Przyjmijcie moje podziękowanie za to, że przez cały rok dokładacie starania, by te wieńce dożynkowe tak pięknie się prezentowały. Zachęcam was wszystkich do modlitwy do Boga o to, abyśmy umieli mądrze, abyśmy umieli także z radością korzystać z darów ziemi tego roku, ale także każdego roku. Abyśmy umieli także korzystać z szacunkiem dla owoców ziemi, to znaczy tyle, ile potrzeba, użyjemy, a tym, którym brakuje, jesteśmy w stanie pomóc, podzielić się, żeby jednocześnie nikomu niczego nie zabrakło. Dożynki organizowane w parafiach pokazują różne zwyczaje i tradycje oraz pozytywnie wpływają na integrację poszczególnych miejscowości. Obecnie rolników z prawdziwego zdarzenia jest coraz mniej, a większość uprawia ziemię lub zajmuje się działką tylko na własne potrzeby. W przysiłku Pączek Gorzycki, w Zalesiu Gorzyckim tych gospodarzy jest więcej, natomiast w Gorzycach i w Motyczu to już jest generalnie dwóch, trzech gospodarzy, którzy gospodarują na dużo większych gospodarstwach. Niemniej jednak
przyczyniają się do tego jedni i drudzy, że to, te uprawy, hodowle są urozmaicone. A oprócz tego te duże gospodarstwa to są typowo rodzinne, gdzie tylko i wyłącznie ci ludzie żyją z tego rolnictwa. Uroczysta msza święta w intencji rolników okazała wieńce dożynkowe, dzielenie się chlebem i barwne przyśpiewki. Tak wyglądało gminne święto plonów w Koprzywnicy. Podsumowanie wielu miesięcy pracy było nie tylko podziękowaniem dla rolników, ale także prezentacją lokalnych tradycji. Wzorem lat poprzednich zorganizowano także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Dożynki to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku na terenach wiejskich. To forma podziękowania za zebrane plony oraz uroczyste zakończenie żniw. Tego dnia rolnicy, ogrodnicy i sadownicy po wielu miesiącach ciężkiej pracy mogą się skupić na zabawie i odpoczynku. Gminne święto dożynkowe w Koprzywnicy rozpoczęto od przemarszu spod Domu Kultury do kościoła pod wezwaniem świętego Floriana. Cieńczynienie, które dzisiaj odprawiamy, jest wpisane w naturę człowieka, bo przecież jeżeli cokolwiek chcemy komuś ofiarować, to jednocześnie zakładamy, że będzie to wdzięczny człowiek. Jeżeli komuś coś dajemy, oczekujemy podziękowania. Od Pana Boga pochodzi to oczekiwanie i Pan Bóg oczekuje także podziękowania od nas. Bo przecież wiemy dobrze, szczególnie pracując na roli, w sadach, w polach, ogrodach, że tylko częściowa jest nasza zasługa. My przygotowujemy, my nawozimy, pryskamy, ale samo życie z tych nasion nie od nas pochodzi, od Boga pochodzi. Dlatego jest to pewna współpraca, gdzie wysiłek nasz jest tylko pewną częścią. Przychodzimy więc Bogu podziękować za to, że zaprosił nas do tej współpracy, kiedyś mówiąc: trzęcie sobie ziemię poddaną. W świątyni przyniesione wieńce dożynkowe oraz chleby zostały pobłogosławione i poświęcone. Dopełnieniem misternie przygotowanych wieńców były ludowe stroje drużyn dożynkowych. Wieńce są wykonywane ręcznie i tworzone ze zbóż, ziół i kwiatów rosnących na okolicznych polach. Po mszy świętej dożynkowy korowód przemaszerował na stadion Koprzywianki, gdzie odbyła się część obrzędowa. Imponujący dożynkowy orszak cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy podziwiali wszystkie zespoły dożynkowe. Zgodnie z dożynkowym ceremoniałem starostowie wręczyli bochen chleba burmistrz Aleksandrze Klubińskiej. To symboliczne nawiązanie do tego, by przez cały rok chleba nie zabrakło i by był on dzielony sprawiedliwie. Życzę Wam, drodzy rolnicy, aby ta ciężka Wasza praca, często w pocie czoła, bez względu na panujące warunki atmosferyczne, czy deszcz, czy upalne słońce, często palące, była powodem do satysfakcji, ale również też powodem do dumy, ale i godnego życia. Żeby ta ciężka Wasza praca zawsze równała się
godna płaca. Cieszymy się, że takie wydarzenia, które kiedyś, ale i również dzisiaj są bardzo ważne dla lokalnej społeczności, dla całych gmin, bo nasze gminy powiatu sandomierskiego są to gminy stricte rolnicze, więc dzisiaj kolejne dożynki gminne. Jesteśmy w miejscowości Koprzywnica, gdzie widzimy przepiękne wieńce dożynkowe. Bardzo licznie sołectwa poszczególne z gminy Koprzywnica te wieńce wykonały. Dzisiaj dziękujemy rolnikom za ich całoroczny trud, ciężką pracę. Wcześniej była msza święta, gdzie również modliliśmy się o dobre zbiory, dobre plony, jak również dobre ceny. Starostami tegorocznych dożynek byli radny Rady Miejskiej w Koprzywnicy Jarosław Wroczek, reprezentujący osiedle Zarzecze, oraz Ewa Piętka, reprezentująca sołectwo Postronna. Starostowie wraz z samorządowcami podzielili się chlebem z mieszkańcami, składając sobie życzenia i podziękowania za wspólną pracę. Ja odbieram to w ten sposób, że to jest ogromne wyróżnienie z tego tytułu, że my tu jesteśmy. Ogromne podziękowania dla wszystkich. No i za trud rolnika, który ciężko pracuje, nie oszukujmy się. Jeszcze ten rok był bardzo ciężki, jeżeli chodzi o sadownictwo, o wiśnie, jabłonie. No, jeżeli chodzi z mojej strony, to bardzo przemarzło nam. I w dalszym ciągu chcemy to kultywować, tą tradycję co roku. Chcemy pokazać młodemu pokoleniu, że to jest piękne, żeby też mogły w tym uczestniczyć razem z nami. No, ciężka praca ogólnie jest na roli odpowiedzialna. Trzeba się zdeterminować, żeby to ciągnąć. Staramy się jak najbardziej to uprawiać. Były problemy na wiosnę z przymrozkami, ale jakoś tam trzeba koniec z końcem związać i ciągnąć dalej. Zboża na naszym terenie udały się, to ze zbożami nie było może problemów takich. Susza była tam w pewnym momencie, ale ogólnie kłosy są piękne. I tak jak widać, panie gospodynie wykonały przepiękne wieńce dożynkowe. To właśnie wiosenne przymrozki i warunki atmosferyczne najlepiej pokazały, jak trudna jest praca rolnika i sadownika. Jedna nawałnica, wichura lub załamanie pogody mogą sprawić, że niestety miesiące ciężkiej pracy pójdą na marne. Dlatego też ludzie pracujący w rolnictwie cieszą się dużym uznaniem i szacunkiem. W każdym regionie jest trochę inaczej. W Koprzywnicy jest to jedno święto gminne, cała gmina świętuje. Zresztą jak widać jest masę stoisk, każda miejscowość wystawiła swoje stoisko. Są grupy wieńcowe, są wieńce wspaniałe, są kosze. Jest to największe wydarzenie, można powiedzieć, w gminie Koprzywnica. Każdy czeka na tą imprezę. Frekwencja jest zawsze bardzo duża. Wystąpią też nasi wokaliści, nasz zespół sztandarowy Powiślanie, a na koniec będą koncerty Andreo i Kariny. To są włoskie przeboje, bardzo wspaniały zespół, zresztą bardzo dobrze oceniany w Polsce. Trudno było się rzeczywiście umówić co do terminu, ale w tym roku się udało. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Do Tańca, Markus P., taki, który wygrał w naszym takim małym głosowaniu. I na koniec zabawa taneczna. W ramach części obrzędowej poszczególne miejscowości zaprezentowały swoje wieńce dożynkowe. Odbył się także konkurs na sołtysa roku oraz najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku największe uznanie komisji zyskał wieniec przygotowany przez sołectwo Krzcin. I to właśnie on będzie reprezentował gminę Koprzywnica na dożynkach powiatowych. Piękna tradycja, te właśnie wieńce, które są w każdej z gmin. Cieszę się niezwykle, że ta tradycja, która jest od pokoleń przekazywana następcom, jest kultywowana również w gminie Koprzywnica, czego tutaj doskonałym świadectwem są te przepiękne wieńce dożynkowe. Dziękuję wszystkim tym, którzy przygotowali te piękne, misternie uwite wieńce, które kryją w sobie jakże szeroką symbolikę jedności, wspólnoty, religijnych tradycji.
pies cała gmina, no, tworzymy taką wspólnotę, to się udaje. Ja też w tym miejscu pragnę podziękować wszystkim sołtysom, też radnym za pomoc, bo nie ukrywamy, że rzucamy czasem jakiś temat, jakiegoś wydarzenia i wszyscy chcą pomóc, także to jest cudowne. Oczywiście nie pomijając tutaj Ochotniczej Straży Pożarnej, która też jest zawsze gotowa nam pomagać i to się właśnie tutaj dzieje. Święto całej gminy Koprzywnica. Ulicami Tarnobrzega już po raz 12 przejedzie rowerowy rajd Solidarności i Wolności. Głównym celem jest upamiętnienie rocznicy powstania NSZZ Solidarność oraz przypominanie o osobach, które przyczyniły się do zmiany ustroju w Polsce. Tradycyjnie organizatorzy przygotowali pamiątkowe koszulki dla uczestników rajdu. Rowerowy rajd odbywa się co roku w ostatni weekend sierpnia, by w aktywny sposób przypomnieć o tym, jak w Polsce rodziła się demokracja. Głównymi organizatorami są przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność oraz Stowarzyszenie Patriotyczny Tarnobrzeg. Już ruszyliśmy z zapisami, ponad tydzień zapisy trwają, oczywiście zapisać się można w każdej chwili aż do rajdu. Robimy to po to, żeby po prostu wiedzieć, ile mieszkańców będzie uczestniczyć w rajdzie pod kątem bezpieczeństwa przede wszystkim, bo wiadomo, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, to jest w ruchu ulicznym, więc musimy mieć nad tym koordynację, odpowiednią ilość osób do zabezpieczenia trasy. Tak więc zapisujemy wcześniej mieszkańców, żeby po prostu mniej więcej wiedzieć, jaka to będzie liczba. Bardzo się cieszę, bo ruszyliśmy, można powiedzieć, zapisami od poniedziałku, a już około 100 osób się zapisało. Co roku w rajdzie udział bierze kilkaset osób. Organizatorzy przy każdej edycji wybierają patrona rajdu, którego wizerunek widnieje na specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach. Kto będzie patronem 12. edycji rajdu? Wybieramy bardzo zacne osoby związane czy z Solidarnością, czy z naszym miastem. W związku z tym, że mamy w tym roku bardzo ważną rocznicę, smutną rocznicę, bo mówię o tej 40. rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, morderstwa można powiedzieć tego wspaniałego kapłana, i wspólnie z Solidarnością uznaliśmy, że właśnie to wydarzenie jest okazją, żeby przypominać właśnie działalność księdza Jerzego, jego patronat nad Związkiem Zawodowym Solidarność, i w tym roku również ksiądz Jerzy Popiełuszko będzie naszym patronem, również jego wizerunek będzie obecny na tegorocznych koszulkach. Zapisy będą prowadzone aż do samego rajdu, który rozpocznie się w sobotę 31 sierpnia o godzinie 14. Pod tablicą upamiętniającą powstanie NSZZ Solidarność przy ulicy Sandomierskiej w Tarnobrzegu. Stowarzyszenie Patriotyczne Tarnobrzeg zostało założone w roku 2020. Wraz z grupą znajomych, przyjaciół postanowiliśmy zacząć działać wspólnie po to, aby organizować w Tarnobrzegu różnego rodzaju uroczystości o charakterze patriotycznym. Sport to zdrowie. Jesteśmy młodzi, powinniśmy się tym cieszyć, powinniśmy się radować tym, że możemy brać aktywny udział w różnego rodzaju imprezach, a oprócz tego no, nie zapominać, skąd pochodzimy, kim jesteśmy i te wartości patriotyczne pielęgnować. Na trasie rajdu znajduje się także pomnik papieża Jana Pawła II, pomnik ofiar wypadków przy pracy w Machowie, kapliczka świętej Barbary oraz obelisk upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej. Tradycyjny rajd zakończy się przy klasztorze ojców Dominikanów w Tarnobrzegu. Kończymy przy klasztorze ojców Dominikanów, bo tam jest kapliczka księdza Jerzego Popiełuszki i tam co roku zawsze spotykamy się już na podsumowanie rajdu. Trasa jest bardzo przyjemna, zawsze to jest po pierwsze nie wyścig, to jest po prostu rajd, ale to jest swobodny przejazd. Dlatego też między innymi zawsze jest bardzo dużo rodzin z dziećmi. Samo tempo jazdy jest spokojne, powolne, dla każdego odpowiednie, zarówno dla osób młodszych, dzieci, ale również osoby starsze nigdy nie narzekają. Trasa jest spokojna, mamy kilka przystanków na trasie, więc to nie jest tak, że jest jazda ciągła, jest chwila czasu na to, żeby odpocząć. Zespół szkół imienia księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu świętuje w tym roku 65-lecie swojego funkcjonowania. Obchody jubileuszu szkoły odbędą się w piątek 27 września. Zaplanowano wiele atrakcji. To m.in. uroczystość w szkole, spotkania klasowe oraz bal absolwentów. Dla uczniów i nauczycieli będzie to okazja do wspomnień i sentymentalny powrót do lat młodości. Choć wakacje w pełni, to w tarnobrzeskim górniku w tym roku pracy jest wyjątkowo dużo. Trwają przygotowania do obchodów jubileuszu 65-lecia szkoły. Dla całej szkolnej społeczności to ważne wydarzenie i okazja, by zaprezentować bogaty dorobek placówki. Przez te długie lata naszego istnienia przez szkołę przewinęło się bardzo dużo osób. Wykształciliśmy pokolenia pracowników, uczniów, studentów.
staramy się łączyć zarówno tą wersję z tradycjami, podążamy za nowoczesnością. Jesteśmy taką placówką, którą w okolicy jest bardzo rozpoznawalna. Jesteśmy szkołą taką nowych perspektyw, staramy się wprowadzać nowe kierunki. Natomiast jubileusz naszej szkoły, czyli 65-lecia, to taki ważny moment i wyjątkowa okazja do wspomnień, do spotkań, do wzruszeń. Chcemy w tym momencie zaprosić na nasz zjazd absolwentów, który odbędzie się 27 września. Obecnie prowadzone są zapisy na zjazd absolwentów oraz jubileusz 65-lecia górnika. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły. Zgodnie z założeniami organizatorzy będą prowadzili zapisy w formie elektronicznej do 6 września. Jak prezentuje się program uroczystości? Rejestrację uczestników rozpoczynamy o godzinie 11 tutaj w szkole. O godzinie 12 w parafii pod wezwaniem świętej Barbary odbędzie się msza, po której będzie uroczysty przemarsz do szkoły i w szkole około godziny 14 rozpocznie się część oficjalna, na którą będzie składać się przemówienie pana dyrektora, przemówienia zaproszonych gości oraz krótki występ artystyczny uczniów z Górnika. Po tej części będzie możliwość spotkania w salach z znajomymi, z kolegami, z nauczycielami, którzy zaszczycą nas swoją obecnością. I te spotkania będą odbywać się gdzieś do godziny 17. Podobnie jak 5 lat temu zostanie wykonane pamiątkowe zdjęcie, a zwieńczeniem jubileuszu będzie bal absolwentów. W tym przypadku będzie on wyglądał nieco inaczej niż w 2019 roku. Na godzinę 18 planujemy rozpoczęcie balu absolwenta. Część absolwentów pytała, czy tak jak miało to miejsce na 60-leciu, ten bal odbędzie się w szkole. Jednak niestety ze względów formalnych komitet organizacyjny wraz z panem dyrektorem uzgodnił, że musimy zrobić to na zewnątrz i bal absolwenta odbędzie się w restauracji Villa Anna na terenie osiedla Wielowieść. Wszystkie koszty, składki dla absolwentów są na stronie internetowej szkoły. Na terenie gminy Gorzyce odbyły się wybory do jednostek pomocniczych gminy. Mieszkańcy osiedla oraz poszczególnych miejscowości wybrali przewodniczącego oraz sołtysów. Na sierpniowej sesji Rady Gminy Gorzyce odebrali zaświadczenia o wyborze oraz zostali zaprzysiężeni. Kto przez kolejnych 5 lat będzie dbał o rozwój gminy Gorzyce? W całej gminie Gorzyce jest w sumie 8 sołtysów oraz 1 przewodniczący osiedla. W trakcie wyborów wybrano także zarząd osiedla oraz rady sołeckie. Wybory do jednostek pomocniczych odbyły się 4 sierpnia. Jak przy okazji każdych wyborów zaszły pewne zmiany. Na 9 jednostek w 5 mieszkańcy postawili na nowe osoby. Jak oceniam pozytywnie, że ludzie się wypowiedzieli, tak samo jak zmiany są były, odbyły się w Radzie Gminy Gorzyce, czy w Radzie Powiatu, tak samo tutaj. Myślę, że współpraca będzie bardzo dobra. Zresztą znam te osoby. Myślę, że będzie wszystko fajnie się układać. No i życzę im powodzenia i dużo cierpliwości, bo niektórzy są po raz pierwszy, nie działali nawet w radach czy sołeckich, czy osiedla, więc na pewno spotkają się z nowymi wyzwaniami, z nowymi problemami i zobaczą, jak to z drugiej strony wygląda. Frekwencja na terenie gminy wyniosła niedużo, bo 12,26% ogółu głosujących. Natomiast najwyższa była w Zalesiu Łożyckim i tutaj osiągnęła aż 62,7%, także bardzo duża. Natomiast najniższą frekwencję zanotowaliśmy na osiedlu Gorzyce, w obwodzie numer 2. Tutaj niespełna 4%, 3,77%, także bardzo niewielka. No i jeszcze warto dodać, że w dniu głosowania nie stwierdzono żadnych incydentów, które zakłóciłyby jego przebieg, także wybory przebiegły tutaj bezkonfliktowo. Swoje funkcje dalej będą pełnić Henryk Matyka, sołtys Trześni, Ryszard Fyda, sołtys Wrzaw, Jerzy Stachula, który będzie zarządzał Orliskami oraz Bronisław Robak, który kolejną kadencję będzie sołtysem miejscowości Sokolniki. Jest to moja trzecia kadencja, a czwarta to jest niedokończona, bo po poprzedniku objąłem władzę. No, sprawowanie funkcji sołtysa, bo to nie jest władza, to jest po prostu
ciężka praca. No w tej najbliższej kadencji dużo byśmy chcieli zrobić. Chcielibyśmy kilka dróg wyremontować. Chcielibyśmy nowy plac zabaw tutaj za remizą. Marzy nam się kort tenisowy przy stadionie. No i nie będę się dalej zagłębiał, ponieważ no, te rzeczy jakbyśmy zrobili, to bym był usatysfakcjonowany. Jestem bardzo zadowolony. Jestem już trzecią kadencję sołtysem i widzę staranie wójta o wszystkie miejscowości. Zmiany zaszły na osiedlu, gdzie nowym przewodniczącym został Tomasz Wójcik. Zastąpił na tym stanowisku Mariana Zimnickiego. W Gorzycach nowym sołtysem została Aleksandra Górska, zastępując w tej roli Józefę Leśniak. W Furmanach Wiesława Biskupa zastąpiła natomiast Augustyna Kaniszewska. W Zaleszu Gorzyckim schedę po Annie Wicińskiej przejęła Danuta Mysza. A w Motyczu Poduchownym Mariana Chmurę zastąpił Łukasz Bednarczyk. No co bym chciał zmienić? No, żeby usprawnić takie życie społeczne, na przykład odnowić dom ludowy, odmalowanie, typu zamontowanie klimatyzacji, no jakieś tam poprawę dróg takich na przykład wiejskich, tych polnych, nie. No i co tam jeszcze wyniknie w czasie. Po prostu chciałem sprawdzić się w nowej roli, że tak powiem. Przewodniczący osiedla i sołtysi to duże wsparcie dla radnych oraz wójta. Dobra współpraca już nieraz pokazała, że można w tym zakresie osiągnąć wiele korzyści. Każda społeczność ma swoje potrzeby i oczekiwania. Kto będzie miał najwięcej pracy? Każdy. Każdy i każda z tych osób, bo to są zarówno i kobiety, i mężczyźni. Każda miejscowość czy osiedle charakteryzuje się swoją odrębnością, pewną specyfiką, jeśli chodzi o infrastrukturę w danej miejscowości, problemy. Osiedle Gorzyce, no to jest osiedle, gdzie jest prawie 6 tysięcy ludzi i to jest całkiem, to już jest osiedle o charakterze takim miejskim, natomiast no, nie można tu tego porównywać, tych problemów, do problemów Zalesia, Furman czy Motycza, aczkolwiek Motycze to już praktycznie łączy się z Gorzycami. Problemy społeczne z kolei, tu jeśli chodzi o infrastrukturę, natomiast problemy społeczne no to wszędzie są podobne. W Nowej Dębie prowadzona jest rozbudowa szpitala powiatowego. W ramach pierwszego etapu dużego projektu powstaje nowe skrzydło lecznicy. Swoje miejsce znajdą tam m.in. izba przyjęć, pracownie szpitalne oraz centralna sterylizatornia. Władze powiatu tarnobrzeskiego chcą także rozpocząć współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wszystko to ma doprowadzić do rozwoju lecznicy. Umowa na realizację zadania została podpisana pod koniec kwietnia. Wedle planów ten etap inwestycji ma zostać wykonany do końca 2024 roku. Pierwszy etap budowy nowego skrzydła lecznicy to wydatek ponad 8 milionów złotych. Ale całkowity koszt tego projektu jest znacznie większy. Rozpoczęte są prace budowlane przy budowie bloku operacyjnego, przy budowie budynku czterokondygnacyjnego, blisko 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej na czterech kondygnacjach, które będą ubogacały ten szpital, będą pozwalały mu się w najbliższym czasie rozwijać. To potężna inwestycja, skosztorysowana na blisko 45 milionów złotych do ukończenia, do oddania, do użytkowania. To inwestycja, która, tak jak mówię, już wbita jest przysłowiowa łopata, zaczynają się prace przy fundamentach. Planujemy rozwój tego szpitala. Jesteśmy na etapie kontynuacji rozpoczętych prac budowlanych. Mówimy tutaj o modernizacji i właściwie rozbudowie i bloku operacyjnego i bloku porodowego. Obecnie posiadamy dwie sale na bloku operacyjnym. Jest on niedostosowany w pełni do wymogów, jakie są stawiane przed szpitalami, przed podmiotem leczniczym, jeśli chodzi o przepisy ministerialne. Dlatego staramy się tutaj usprawnić, jeśli chodzi o blok operacyjny, będziemy dysponować po zakończonej rozbudowie trzema salami na bloku operacyjnym plus jedna sala bloku porodowego. Piwnice zostaną przeznaczone głównie na pomieszczenia techniczne. Na parterze znajdzie się nowa izba przyjęć, pracownie szpitalne oraz centralna sterylizatornia.
Pierwsze piętro ma być zaadoptowane na potrzeby oddziałów ginekologicznego, położniczego, neonatologicznego i blok porodowy. Na drugim piętrze znajdzie się natomiast chirurgia wraz z blokiem operacyjnym i salą pooperacyjną. Pierwszy etap obejmuje budowę i oddanie obiektu w stanie surowym. Próbujemy rozwijać w dalszym ciągu szpital, ponieważ jest to szpital powiatowy. On pełni tutaj zabezpieczenie dla nie tylko powiatu tarnobrzeskiego, bo statystyki, które mam na biurku, przedstawiają nam różne osoby, które również uczestniczą tutaj w świadczeniach zdrowotnych, nie tylko z powiatu tarnobrzeskiego. Jest to powiat kolbuszowski, jest to również powiat Tarnobrzeg. Dlatego stawiamy na rozwój, stawiamy na poszerzenie świadczeń zdrowotnych. Szpital Nowodemski nie jest szpitalem jakimś ogromnym, to blisko 250 łóżek. To ponad 500 pracowników pracujących w tym szpitalu, to 9 prężnie działających oddziałów. Oddziałów naprawdę działających bardzo dobrze. Chcemy ten szpital rozwijać. Chcemy go rozwijać w tym kontekście takim i fizycznym, w sensie jego rozbudowy, o czym świadczy między innymi ta budowa nowego budynku, ale chcemy również rozwijać te oddziały, które dobrze funkcjonują w chwili obecnej. Rada Powiatu Tarnobrzeskiego przyjęła uchwałę, dzięki której władze powiatu mogą rozpocząć współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. To pozwoliłoby wprowadzić lecznicę na wyższy poziom i pozwolić jej na rozwój. W Nowej Dębie są w tym zakresie duże możliwości. To też nieprzypadkowa sprawa ze względu na to, że Nowa Dęba wojskiem stoi. Nowa Dęba od dziesiątków lat kojarzona jest z wojskiem. To 3 jednostki wojskowe znajdujące się za przysłowiową miedzą szpitala nowodębskiego, wchodzące w skład garnizonu Nowa Dęba, potężnego garnizonu, to rozwijający się w perspektywie najbliższego czasu w znacznym stopniu drugi co do wielkości największy poligon w Polsce. To potężna ilość żołnierzy, tysiące żołnierzy, którzy rotacyjnie i stacjonarnie pracują i znajdują się tutaj na terenie Nowodębskiego Szpitala, korzystają również z usług tego szpitala. Od wielu lat współpracujemy na różnych płaszczyznach z wojskiem. Współpracujemy z Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Nowej Dębie, jeśli chodzi o medycynę pracy. Współpracujemy z 18 Pułkiem Artylerii oraz przyjmujemy również żołnierzy, którzy stacjonują na poligonie w Nowej Dębie i przebywają na ćwiczeniach. Zapewniamy i staramy się zapewnić jak najlepiej świadczone na wysokim poziomie usługi i z tego, co po różnych tutaj odwiedzinach, nawet i wojsk amerykańskich, słyszymy takie pozytywne głosy, że jesteśmy oceniani bardzo wysoko. Udział w konferencji prasowej poza starostą tarnobrzeskim Pawłem Bartoszkiem i dyrektor szpitala Urszulą Bubrowską wzięli także wicestarostowie Robert Pędziwiatr i Wojciech Śmiech oraz burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon. Obecni byli także przedstawiciele formacji wojskowych działających w Nowej Dębie. Szpital to dobrodziejstwo. Dobrodziejstwo dla naszych mieszkańców, dobrodziejstwo dla mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego, również dla powiatu kolbuszowskiego, a w różnych sytuacjach także dla mieszkańców Tarnobrzega. I bardzo się cieszę, że mimo tego, iż Nowa Dęba nie jest miastem powiatowym, to posiada taką jednostkę u siebie. To jest bardzo duże wyzwanie dla powiatu. Wiele zmagań, wiele podejmowanych starań, aby ten szpital się rozwijał. Od 18 lat, kiedy zostałem burmistrzem, zaproponowałem finansowanie zakupu sprzętu medycznego dla tego szpitala i to się działo przez te właśnie lata. To już kilka milionów złotych, które przeznaczyliśmy z budżetu gminy. Teraz już większą kwotę przeznaczamy w tym roku, to kwota 300 tysięcy złotych na wsparcie budowy tego szpitala i myślę, że kolejne lata, kiedy to zadanie będzie realizowane, a na pewno nie będzie to jeden rok, będziemy wspierać powiat tarnobrzeski w realizacji tego przedsięwzięcia. Jesteśmy dobrze postrzeganą placówką na mapie podkarpackich szpitali. Jesteśmy szpitalem rozwijającym się, nie zwijającym skrzydła. Świadczymy usługi dla mieszkańców kilku powiatów, nie tylko powiatu tarnobrzeskiego. Świadczymy również, jak zostało już kilka razy dzisiaj powiedziane,
usługi medyczne dla wojska, które znajduje się za naszym płotem i prężnie się również rozwija. Miejmy nadzieję, jesteśmy przekonani, że najbliższe lata to będą lata rozwoju, prężnego rozwoju Nowodębskiego Szpitala. Kolejne miejsce w Grębowie zostało zagospodarowane i nabrało należytego wyglądu. To zbiornik wodny, który zmienił swoje oblicze dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Starych Motocykli Gazela. Różnego rodzaju prace były prowadzone ponad rok, a zwieńczeniem rewitalizacji było uroczyste otwarcie zbiornika. Miejsce to będzie przeznaczone przede wszystkim pod rekreację i wypoczynek. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu staw w miejscowości Grębów był zarośnięty, zaniedbany i mocno zanieczyszczony. Wyzwania, by nadać temu miejscu odpowiedniego wyglądu, podjęło się Stowarzyszenie Miłośników Starych Motocykli Gazela w Grębowie. Prace rozpoczęły się w czerwcu 2023 roku. Jest dołek, zapuszczony był, poprzedni właściciel nie zadbał o niego. No i z tego względu, że też mamy paru wędkarzy w stowarzyszeniu, Stowarzyszenie Starych Motocykli, ale każdy ma różne hobby i wędkarze też są. No i tak właśnie wyszła inicjatywa, żeby ten zbiornik, staw zagospodarować, oczyścić go. Po prostu chcemy go zagospodarować, żeby to służył nie tylko nam, ale i społeczności tutaj lokalnej. No chcemy to dzisiaj wyciąć wszystko, wywieźć, oczyścić. Później będzie jeszcze koparka najęta. Po prostu po bobrach jest dużo jam takich, nor. Trzeba to zarwać, gruzu nasypać i wyrównać teren, żeby to później w miarę użytkować. Stowarzyszenie Gazela nam się kojarzy głównie z motoryzacją, ze starymi motocyklami i wszystkim tym właśnie z tymi sprawami wokół motorów związanymi. Ale oprócz tego w statucie mają dbałość o środowisko, kultywowanie rodzimych tradycji i nadarzyła się okazja, że ten właśnie oczko wodne, które jest tutaj wyraźnie zaniedbane, już nie ma zarządcy. W związku z tym prezes padł na taki pomysł przed mnie zapytaniem, czy ewentualnie to stowarzyszenie mogłoby go przejąć i tutaj dbać o ten kawałek grębowskiej ziemi. Wtedy to odwiedziliśmy członków stowarzyszenia z naszą kamerą. Pracy był ogrom, bo zbiornik i jego otoczenie było bardzo zarośnięte. Krok po kroku i w miarę możliwości czasowych zbierano się i wykonywano kolejne roboty. Kilka dni temu nastał szczęśliwy koniec, a miejsce to stało się nie do poznania. Pomysłodawczynią całą była Natalka Janeczko, zastępca prezesa, moja zastępczyni. I od niej to wyszło właśnie, żeby wziąć ten staw, bo był tak zapuszczony i żeby to zrobić jako wizytówkę Grębowa, a tym bardziej, że mamy w statucie ochronę środowiska. I od niej to wyszło właśnie, żebyśmy ten, no i członkowie Gazeli, każdy coś tam swoją cegiełkę dołożył do tego, że trzeba było wyczyścić i odkrzaczyć to później te dziury po bobrach zagruzować, piachu nawieźć, trawę zasiać, były stare pniaki wykarczować, no ogrom pracy był tutaj. Stowarzyszenie Gazela w swoim statucie ma również ochronę środowiska i akurat zwolnił się jeden dołeczek, jedno oczko wodne, można było go wydzierżawić. Prezes podsunął nam taki pomysł, wszyscy byli za. Dużo pracy musieli włożyć, bo ten dołek był bardzo długo nieużywany, był zakrzaczony. Tafla wody była zarośnięta rogatkiem, także bardzo dużo pracy w to włożyli, ale myślę, że efekt jest. Poza wyczyszczeniem terenu i uporządkowaniem zbiornika zasiano trawę, pojawiły się również alejki i nasadzenia. Należy do tego dodać plac zabaw, który znajdował się tu już wcześniej. Bardzo ciekawym i ważnym elementem całego projektu jest ścieżka edukacyjna. Wszystkie zwierzęta i rośliny, które widnieją na tych tabliczkach, są faktycznie albo są czasowo nad tym stawem. Chcieliśmy stworzyć takie miejsce dla mieszkańców gminy Grębów, no i także dla członków Gazeli, żeby mogli tutaj przyjść, spotkać się, poczytać troszkę informacji na temat tych roślin i zwierząt, które tutaj mamy w naszej okolicy. Mamy nadzieję, że też nauczyciele będą z grupami dzieci, uczniów przychodzić, czytać. Mam nadzieję, że jakieś lekcje biologii będą tutaj. Jeszcze niedawno to było zwykłe bajoro,
można powiedzieć, dołek zanieczyszczony i Stowarzyszenie Gazela przyjęło to we władanie. Nie spodziewałem się, powiem szczerze, że dojdzie do takiego właśnie momentu, gdzie dzisiaj będziemy tu mogli siedzieć, bawić się, że będzie taka piękna ścieżka przyrodnicza, edukacyjna. To mają wprawdzie zapisane w statucie, ale jak to statuty, nie zawsze są one tak na poważnie realizowane. A tutaj naprawdę punkt po punkcie Stowarzyszenie Gazela na czele z prezesem Zbigniewem Szewcem i jego zastępczynią Natalią realizują to wszystko, każdą linijkę w linijkę. No coś pięknego, powiem szczerze. Ogólne warunki znacznie się tu poprawiły, a mieszkańcy tej części Grębowa zyskali kolejne miejsce przeznaczone do wypoczynku. Wcześniej było ono tak zdegradowane, że jadąc drogą wiele osób nie wiedziało, że zaraz obok znajduje się staw. Nie robimy tego dla siebie, tylko dla mieszkańców, bo mówię, jako matki z dziećmi mogą sobie tutaj przespacerować, bez plac zabaw blisko, poczytać, ścieżka edukacyjna. Mieszkańcy tu już przychodzą, tablice, przespacerować sobie, siąść na ławce. W pierwszej kolejności chcielibyśmy, żeby to gmina odmuliła, to nie mówię już pogłębiła, tylko odmulić ten dołek, bo jest zamulony, bo już kilkanaście lat jak był kiedyś robiony. A my byśmy dalej to, mówię, jakieś gatunki, raka chcemy wprowadzić tutaj, jakiegoś żółwia może się uda, żeby było. No chcemy to utrzymywać i udoskonalać dalej. Molo stoi w miejscu starego. Tam to już było nieużywane, nie można było na niego wejść, było niebezpieczne. Chłopcy w zimie zrobili to nowe. Akurat cały staw był zamarznięty, mogli po lodzie chodzić, także łatwiej było nabić te pale. No a cała reszta, całe wykonanie, no to już prezes się tym zajmował. To drewno opalone, to też jego praca. Tutaj na końcu właśnie tej ulicy Leśnej mamy takie miejsce, gdzie rodzice, dzieci, osoby starsze mogą przyjść, odpocząć, podziwiać, troszkę się nawet dokształcić, bo niby żyjemy w tym środowisku, a nie zawsze wszystko o nim wiemy. Naprawdę staram się też i wspomóc finansowo jako wójt to was stowarzyszenie. Ale wydaje mi się, że do tej pory to były takie środki, nazwijmy tak, w sposób taki zachowawczy, przyznawane. Trzeba to będzie chyba dużo więcej dołożyć, ponieważ w dobrym kierunku idzie właśnie rozwój tejże organizacji na rzecz mieszkańców. Koszty całej rewitalizacji nie były duże, bo wiele osób zaangażowało się społecznie, użyczając chociażby narzędzi oraz wykonując roboty budowlane i projektowe. Prezentacja zbiornika i całego jego otoczenia została połączona z imprezą integracyjną przygotowaną dla tych, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu. Aż się uśmiecham, bo taka niezapominajka niebieska, której już tak dawno nie widziałam, jeszcze w dzieciństwie, jak w Jamnicy krowy pasłam, a tutaj widzę, że rośnie, czyli odrodziło się tutaj to miejsce piękne, wkoło Sulaski, fajna ulica Leśna, nawet taka nazwa sama mówi, i można sobie tu posiedzieć spokojnie, poodpoczywać, niby blisko do centrum, a tak troszkę w oddaleniu i spokojnie. Powietrze też fajne. Także super, bardzo jestem zadowolona i tak bym chciała podziękować, że to tak ci panowie i panie, bo tu widzę w stowarzyszeniu tyle osób działa tak prężnie, że to tak się zaangażowali i tak wyszukują sobie właśnie, nie tylko gazela, te motory, które są głównym ich takim, prawda, jakimś pasją, ale tutaj też i w stronę przyrody. Kiedy byłem też rok temu, było to zarośnięte, były walące się drzewa, zarośnięty zbiornik i cały zarośnięty, że w sumie to nie było widać lustra wody. Wyrwali niepotrzebne rośliny, zasadzili piękne tataraki, lilie, zrobili pomost, nasadzili dużo pięknych drzew, buki, lipy, dęby i inne i zrobili bardzo piękny zakątek. Mówię, piękny zakątek świata. Powiem jeszcze tak, jeszcze wtedy jako wicewójt z radością oddawałem im to w dzierżawę. Wiedziałem, że chłopcy są bardzo, bardzo pracowici, chłopcy i kobiety, bo tam w stowarzyszeniu są również panie. I powiem szczerze, jak zobaczyłem później, że w woderach po pas siedzą w wodzie, wyrywają, to byłem pełen podziwu dla takiego poświęcenia, że poświęcają tak dużo własnego czasu, żeby przywrócić ten teren naturze, czyli zrobić pięknie, ładnie, ale żeby tu wróciła przyroda, czyli kaczki, ryby i rośliny, które występują tutaj w terenie. Miejsce to jest ogólnodostępne i wedle planów w kolejnych latach prowadzone będą tu kolejne drobne inwestycje.
Podjęcie tego wyzwania i realizacja projektu to dla stowarzyszenia jedno z najważniejszych wydarzeń w jego kilkuletniej historii. Wydaje się, że to jest zbiornik w centrum wsi, ale zbiornik jest naprawdę taki urozmaicony, godny obserwowania, bo i kaczki mają tutaj swój lęk, wyprowadzają dwa razy do roku, łabądź przylatuje, część ryb jest, płazy są, są szczeżuje błotne w zbiorniku. No, dużo gatunków można zaobserwować. W ogóle powinniśmy szanować zieleń, szanować przyrodę. Na początku tutaj ten staw był bardzo zanieczyszczony, bardzo dużo śmieci było stąd wywiezionych i dlatego chcielibyśmy, żeby wszyscy odwiedzający to miejsce zachowali ten porządek, który jest w tym momencie. Piękne miejsce. Powiem szczerze, że już od lat jeżdżę tą drogą, ponieważ tutaj wracam z pracy. Właśnie odwiedzam córkę i to był tak zaniedbany staw, że tak zawsze jak jechałam, to nigdy nawet nie popatrzałam w tą stronę, bo no zaniedbany był, jak to takie stawy, prawda, takie stawki, bajorka. A teraz jestem pod ogromnym wrażeniem. Takie inicjatywy trzeba popierać i trzeba naprawdę jakoś tak wspierać też tutaj to stowarzyszenie, które już pokazało przez te lata tą swoją działalność, naprawdę szeroki wachlarz działalności. No to stowarzyszenie generalnie no, zajmuje się motocyklami, starymi motocyklami, historią, no rzecz normalna. To jest ich główne zadanie, ale też i ten aspekt taki przyrodniczy, historyczny, także też starają się realizować i się z tego bardzo właśnie cieszę, że przyciągają do siebie coraz więcej młodych ludzi i mieszkańcy się cieszą z tego powodu, bo widzą, że coś tu fajnego jest, coś ciekawego na końcu właśnie ulicy Leśnej, na końcu Piasku, coś fajnego się dzieje. W ciągu dwóch najbliższych lat Park Dzikowski w Tarnobrzegu przejdzie wyczekiwaną metamorfozę. Wszystko dzięki ukraińsko-polskiemu projektowi, w ramach którego na inwestycje w Tarnobrzegu pozyskano ponad 500 000 euro. Zaplanowane w projekcie działania mają zostać rozpoczęte już 1 września. Jakie zadania zostaną zrealizowane w Parku Dzikowskim? W Tarnobrzegu głównym podmiotem, który realizuje projekt, jest lokalny samorząd, a partnerem merytorycznym jest Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego. Po stronie ukraińskiej projekt realizuje Narodowy Rezerwat Zamków Tarnopolskich. Prace nad stworzeniem projektu i pozyskaniem pieniędzy zrealizowano jeszcze w poprzedniej kadencji samorządowej. To jest projekt ukraińsko-polski w ramach programu Interreg. Inicjatorem tego programu był pan Bukowski, który ma tam kontakt właśnie z tą stroną ukraińską. My jako Tarnobrzeg mamy 500 tysięcy euro na wykorzystanie w ramach rewitalizacji tego parku. Oni w ramach swojego podobną kwotę, my jesteśmy jakby tym podmiotem takim dominującym, gdzie to my będziemy pilnować i rozliczać. Pewnie wszyscy pamiętają bardzo dużą aktywność mojej fundacji Ludzie Umiejętności Kultura w pomocy humanitarnej dla Ukrainy. A generalnie moja fundacja współpracuje z Ukrainą od 2014 roku, od pierwszej wojny, która miejsce miała w Ukrainie, co spowodowało bardzo rozległe kontakty nasze na terenie Ukrainy. Kiedy pojawiła się informacja o projektach Interreg, powiem szczerze, marzyłem o tym, żeby pojawiło się coś na temat możliwości odbudowania tego parku naszego. Taka możliwość się pojawiła, bo po drugiej stronie też się znalazł człowiek, na któremu strasznie zależy na odbudowie parku i to jest Park Wiśniowieckich w Wiśniowcu. Ukraińska instytucja opiera swoją działalność na kultywowaniu i promowaniu zasobów historycznych związanych z tarnowskimi. Założyli oni 4 duże miasta w Polsce południowo-wschodniej oraz 1 duże miasto na Ukrainie, czyli Tarnopol. Między innymi dzięki tym powiązaniom Park Dzikowski znalazł się na liście zadań zapisanych w projekcie. Jaki jest zakres zaplanowanej rewitalizacji? Oczywiście to jest poprawa drzewostanu, remont alejek, odwodnienie, remont między innymi starej fontanny, także ten zakres, biorąc pod uwagę również, że to jest park zabytkowy, jest dosyć spory. Potrzeby są bardzo duże, ponieważ jak weszlibyśmy za zamek, oczywiście my mamy tam skarpę, prawda, nasze uliczki nigdy nie były zabezpieczone, one w zasadzie czasami żyją własnym życiem, szczególnie przy dużych opadach deszczy. Swego czasu oczywiście
oczywiście, to większość mieszkańców może pamiętać, to były takie kocie łby, prawda, ich już praktycznie nie ma, kiedyś był wysypany na to, wysypana była na to aszka, a teraz już rzeczywiście z elementami małej architektury, czyli z nowymi ławeczkami, z oświetleniem, bo to jest bardzo istotne, że będzie też oświetlenie, odnowienie stawiku i tak jak mówię, między innymi również tej starej zabytkowej fontanny. Musimy w pierwszej kolejności zbadać ekosystem obecnego parku, zastanowić się nad drzewostanem. Część pewnie drzew, które zagrażają mieszkańcom, będzie usunięta. Będą nasadzone na to miejsce inne drzewa, ale nie w sposób przypadkowy, tylko będziemy chcieli to zrobić. Na pewno tak zrobimy na bazie archiwów, wyszukamy i szukamy map, szukamy opisów, jak ten park wyglądał te, załóżmy, 70-80 lat temu i do tego stanu chcemy w konsekwencji doprowadzić. Wkład własny Tarnobrzega ma wynosić około 50 tysięcy euro, a sam projekt będzie realizowany od 1 września 2024 roku do końca sierpnia 2026 roku. Za uczestnikami projektu już pierwsze spotkanie dotyczące wspólnych inwestycji. Delegacja z Ukrainy odwiedziła partnerów z Tarnobrzega. Miałem spotkanie tutaj ze stroną ukraińską. Chodziło o to, żeby rzeczywiście przede wszystkim się zapoznać, no bo to są dwie różne strony. Tamten park w Wiśniowcu jest parkiem bardzo podobnym, bliźniaczym. To też jest park oczywiście tarnopolski, czyli też ma historycznie związany z rodziną Tarnowskich, stąd ogólnie połączenie takich projektów. Rozmawialiśmy o tym, o tych koncepcjach, jak to ma mniej więcej wyglądać. I bardzo, bardzo, bardzo przyjemne, twórcze spotkanie związane właśnie z tym projektem. No, kwota wygląda dość ciekawie, bo to jest ponad 500 tysięcy euro w ramach projektu Interreg 2020-2027 Polska-Ukraina. Ale patrząc już tak wstępnie w kosztorysy, które w których funkcjonujemy w dniu dzisiejszym, no, ta kwota jednak na wiele nie wystarczy, ale będzie początkiem, mam nadzieję, tego, co spowoduje, że ten park w szybkim tempie, w krótkim czasie powróci do czasów świetności, tych czasów przedwojennych. Władze gminy Gorzyce przygotowały kolejne tereny pod budowę domów jednorodzinnych. Tym razem uzbrojono i odpowiednio podzielono tereny w miejscowościach Orliska oraz Furmany. W sumie do sprzedaży będzie ponad 30 działek. Wartość wykonanych w tym zakresie prac to ponad 2 200 000 zł. Kiedy działki zostaną wystawione na sprzedaż? Przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne zostało wykonane dzięki dofinansowaniu, jakie lokalny samorząd pozyskał z rządowego programu Polski Ład. Wkład własny gminy Gorzyce do tej inwestycji wynosi nieco ponad 0,5 miliona zł. Znajdujemy się w miejscowości Orliska, na skraju resztek Puszczy Sandomierskiej. Tutaj wygospodarowaliśmy teren, który przygotowaliśmy pod budownictwo jednorodzinne. W tej chwili tutaj mamy przygotowane 22 działki do sprzedaży, które są w pełni uzbrojone w wodę i kanalizację. Niebawem też będzie tutaj podciągnięta linia energetyczna. I w tym kierunku widzimy dalszy rozwój tej miejscowości, jak również i Gorzyc, bo Orliska praktycznie łączą się już z Gorzycami. Działki mają od 10 do 15 arów powierzchni. Tereny te charakteryzują się tym, że nie są jeszcze w ogóle zagospodarowane. Przygotowane działki mają być początkiem do tego, by na obszarach dwóch miejscowości powstawały nowe osiedla. Drugi taki teren mamy przygotowany w miejscowości Furmany, tam też jest około 15 działek przygotowanych. W tej chwili tam trwają jeszcze prace, które mają doprowadzić do uzbrojenia tego terenu w wodociąg i kanalizację. Część jest już tam wykonana. Także z kolei Furmany nam się bardzo ładnie rozwijają w bezpośrednim sąsiedztwie z Tarnobrzegiem i też to jest szansa dla Furman, żeby ta miejscowość nadal się bardzo ładnie rozwijała. Podjęcie takich działań to odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony mieszkańców. Podobnie sytuacja wygląda w sąsiednich gminach. Od kilku lat występuje duże zapotrzebowanie na uzbrojone działki pod zabudowę.
Kiedy rozpoczną się tu pierwsze inwestycje? W tej chwili 3 są przygotowane do sprzedaży, natomiast pozostałe będą za 2 miesiące gotowe już z pełną dokumentacją, z księgami i tak dalej, zinwentaryzowane i wystawione do sprzedaży. Także to będzie gdzieś pod koniec września, początek października. Jest zapotrzebowanie, a tym bardziej, że nowy rządowy program mieszkaniowy ruszy po nowym roku, także na to też liczymy.